Cześć, z tej strony Goldboy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku dowiecie się, czy Vertez jest serwerem pay to win. Słuchajcie, dowiemy się na tym odcinku, czy jest w 100% serwerem, czy można go jeszcze uratować. Ja wam przedstawię kilka rzeczy, które wpływają na to, że jest serwerem pay to win, natomiast rzeczy, które mogą go trochę uratować, obronić. Także ja już nie przedłużam, pamiętajcie tylko o subiku i łapeczce i zapraszam do oglądania. Dobrze, a więc do rzeczy, słuchajcie. Generalnie na Vertezie, jak dobrze wiecie, są rangi za pieniądze, czyli za gemy, które kupujemy na stronie, za prawdziwe pieniądze. Gemy można też zyskać w inny sposób, natomiast poprzez turnieje, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, co mówię za tym, że Vertez staje się większym serwerem pay to win niż był kiedyś? No, nie ma tutaj co mówić, na pewno zmiana rang, w sensie możliwość tylko zdobycia za prawdziwe pieniądze, a nie możliwości XP'nia, ponieważ jak wiecie, kiedyś rangi były za XP i ktoś mi powie, no dobra, Goldboy, ale XP też, XP można kupować i gemy można było kupować, to co za różnica? Taka różnica, że wtedy mogłeś zdobyć XP i rangi sobie kupować XP'iąc i nie musiałeś wydawać żadnych pieniędzy na to, bo po prostu mogłeś sam uzbierać sobie XP'a. Co więc takiego się stało te kilka lat, znaczy no tam dwa lata temu gdzieś? No, zostało to zmienione na wprowadzone na gemy. XP można kupować tylko klasy, rank nie można, natomiast rangi można za same gemy, ale gemy można zdobyć tylko w sposób kupowania za pieniądze, ewentualnie wygrania w jakichś turniejach zorganizowanych na Vertezie, ale o tym nieco więcej, jak już mówiłem. I teraz tak, no to w takim razie, czemu tak zrobili? No i tutaj to jest, powiem wam, to pytanie jest trochę powiązane z moim planowanym odcinkiem, w którym postaram się wyśledzić, dlaczego dokładnie to zostało zrobione. Są dwie teorie póki co, o tym będzie nieco więcej, tak wstępnie wam powiem. Dwie teorie to takie, że po prostu Vertez chciał zarobić i druga, że niby im Mojang kazał, ale o tym nieco więcej w kolejnych filmach, także subskrybujcie z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco, bo będą takie fajne filmy. Ale wracając do pay to win, słuchajcie. Gracze w dzisiejszych czasach mają wielki problem, ponieważ bez rangi naprawdę ciężko jest zbierać na jakieś klasy. Ktoś mi tam pisał ostatnio w komentarzach, że można to zrobić na MobWarsach. Ja się z tym w ogóle nie zgadzam, dlatego że na MobWarsach, żeby wygrać, przydałoby się mieć gadżety i klasę, a to, że mówili, że mogą kampić, to nie do końca, dlatego że kampienie jest zabronione i szybko taka osoba i tak może zostać wyrzucona i nie wygra. A poza tym, jeśli się z mobów nie zabija, to też często dostać za wina akurat expa. Także moim zdaniem ciężko zarobić bez rank, a rangi bardzo to ułatwiały. Ja pamiętam, że jak zacząłem swojego Verteza, to można było, to kupiłem pierwszą rangę Diax, potem wyboostowałem sobie kolejną rangę i dzięki temu łatwiej było mi zdobywać expa, miałem większą ferdę z gry, że miałem jakąś rangę i w ogóle było ciekawiej. A więc tak, teraz takie słowem wstępnym to było, a teraz słuchajcie, zrobimy sobie omówienie. No to tak, XP, znaczy rangi za gemy teraz, to jest taka główna rzecz. Rzeczą, która broni Verteza, to są questy, być może. Jak wiecie dobrze, questy dają jakieś XP, dają jakiś początek dla graczy. Nie wszystkie questy są łatwe, ale jest dużo prostych, które można wykonać i można wystartować z tymi, no nie wiem, tam około kilku, no z 10 tysięcy myślę, że na start można łatwo wyciągnąć z tych questów, jak nie więcej. Te questy cały czas tam dochodziły, także myślę, że nie jest tak źle. To ratuje trochę Verteza, natomiast drugim kontrargumentem za to są klasy za XP. I słuchajcie, żebyście nie zrozumieli mnie źle, nie chodzi mi o to, że byłoby dobrze, gdyby rangi były tylko za gemy i wtedy by w ogóle była katastrofa, to już nie ma o czym mówić. Chodzi mi o to, ponieważ powiecie, no ale przecież można wexpić na to co ci te klasy za XP. Przeszkadza mi to, dlatego że gracze, klasy są dość drogie, poza tym sama klasa nie wystarcza, dlatego że trzeba mieć też ulepszenia do klasy plus gadżety, a to wszystko trochę kosztuje. Z klasą, z jakimiś ulepszeniami naprawdę można wydać, no myślę, że tak czasami do 30 tysięcy. Say what? Jak nie wiem, w sumie czasami jest sama klasa, na przykład Ender Dragon na Skywarsa kosztuje 25 tysięcy z jego ulepszeniami plus gadżetami, no to no, nie liczyłem dokładnie tak na oko, wydaje mi się, że 50 tysięcy można wydać przynajmniej na jakieś tam podstawowe ulepszenia, gadżety i samą klasę Dragona, także jak nie więcej, słuchajcie, ale to już wiadomo. I ja bym tu uważał, że to byłoby lepiej zrobione, gdyby na przykład było coś takiego, że za wbicie, załóżmy, trzeciego levela było coś takiego, że gracz może sobie wylosować jedną klasę za free, czyli po prostu taką, jaką mu wylosuje, będzie miał i wtedy graczom byłoby łatwiej expić sobie z klasą, nie musieliby tyle expa tracić i w ogóle byłoby
Spoko. Poza tym przypominam też, żeby pisać na czacie, trzeba zdobyć, najpierw wydać te. Ojeju, ile to tam było? Chyba 500 expa bodajże. 500 expa, żeby. Oczywiście to jest taka antyreklama, żeby nie było, że ktoś wbija, więc rozumiem, że to dodali i nie mogę się do czego czepiać, bo dali to po to, aby ktoś nie reklamował serwerów innych, żeby musiał chwilę pograć, nawet jeśli będzie chciał to zrobić, a nie, że sobie wbije i zareklamuje, więc to jest takie. Powiem, że zabezpieczenie, dlatego tego się absolutnie czepiać nie będę, bo wydaje mi się, że to jest dobrze zrobione. Natomiast te klasy mogliby dodać jakieś free, bo są za XP, są dość drogie, albo ewentualnie wiem, powiecie też, że są przeceny. Okej, są przeceny, ale nie zawsze takie duże i nie zawsze to też daje akurat graczom. Wydaje mi się, że na przykład na takich Skywarsach mogłyby być po prostu jakaś jedna klasa za free, na przykład co kilka leveli, albo jakieś osiągnięcie, w którym można wygrać klasę za free. Wydaje mi się, że to byłoby o wiele fajniejsze dla graczy, bo mieliby już jakąś klasę, a nie graliby tylko z cywilami. I zresztą też. Gracze wtedy się właśnie denerwują, że wszyscy mają gadżety, że na przykład spychają kogoś 10 razy na arenie, mają lepszy set, ale grę przegrywają, bo na przykład się spalą, a tamten nie miał seta, ale go spalił łukiem i się denerwują, że no czemu on 10 razy spadł i przeżył, a ja tylko się spaliłem, wiecie. I dla nich to jest denerwujące i od razu piszą, że pay to win. Oczywiście nie zdają sobie sprawy, że to można wyekspić czasami, tylko że to jest bardzo ciężkie i gracze się na tym strasznie frustrują, więc no tutaj taka niewyjaśniona sprawa do końca, że tak można powiedzieć, że nie wiadomo w sumie, kto ma rację. Moim zdaniem po prostu racja jest po środku, ale moim zdaniem byłoby proste, jakby można było jakieś klasy za free wprowadzić co kilka leveli i myślę, że byłoby spoko, wtedy Vertez na pewno by. Wtedy by gracze też tak nie pisali, że Vertez jest pay to win, bo jednak klasy, wszystko trzeba wyekspić, a rangi w tym ułatwiają, ale wszystko ogólnie skupia się wśród rank. Rangi odmieniły cały Vertez praktycznie, już nie mówiąc o tym, ile administracja na tym zarobiła dzięki tym rangom, co nie? To już grube tysiąca, znaczy no, setki tysięcy nawet myślę. Także wszystko się ogólnie otacza wokół rank, nie ma co mówić. Natomiast są właśnie takie rzeczy, które trzeba, że tak powiem, powiedzieć. Teraz może powiem tak. Czy ja uważam, że Vertez jest pay to win? Jakie jest moje zdanie na ten temat? Bo na razie wam przyjąłem kilka rzeczy, ale w sumie nie powiedziałem wam, co ja dokładnie myślę o Vertezie. Czy dadać mu tytuł pay to win, czy nie? To jest bardzo ciekawe pytanie. Dobra, także moja opinia jest taka, słuchajcie. Vertez stał się naprawdę przez te lata mocniej serwerem pay to win. Naprawdę teraz to już trzeba. Jak się nie wyda pieniędzy, to naprawdę, żeby zacząć od zera, to jest mega ciężko, zwłaszcza jeśli jeszcze nie ogarniacie, bo jeśli ogarniacie niektóre tryby, wiecie jak na nich grać, to jeszcze można coś ugrać, ale jeśli jesteście nowym graczem, to jest ciężko i ja oficjalnie bym powiedział, że gdyby tak przedstawić jakieś, nie wiem, procenty podać, to wydaje mi się, że Vertez w takich 70% może być z pay to win. Natomiast Vertez ma, słuchajcie, jeszcze ratunek, bo gdyby wprowadzili na przykład tą prostą zmianę z dodaniem klas za free co trzeci, na przykład od trzeciego levela czy coś, myślę, że byłoby spoko, gracze by się wtedy tak nie frustrowali. Oczywiście, co jest spoko, co trzeba zaznaczyć, że gracze do piątego levela mają to, że mogą znaleźć w skrzynkach gadżety, których będą mogli używać i to jest, to się szanuje, dlatego na przykład dzięki temu trochę się poprawiło, moim zdaniem. Wcześniej o tym nie powiedziałem, jakoś nie przyszło mi to do głowy, dopiero teraz tak mi się zczaiło, że przecież są jeszcze gadżety, ale wydaje mi się, że gdybyście jeszcze zrobili to z klasami, na przykład co trzeci level, to byłoby, że od trzeciego levela, na przykład jak co kilka leveli po prostu darmowa klasa byłoby spoko, takie są moje przemyślenia. Albo po prostu też ciekawą będzie może dodanie trybów bez klas, tak jak party. Słuchajcie, party nie ma klas, nie ma żadnych ulepszeń i tam, wiecie, tam gra dużo graczy, bo jest im łatwiej. Bedwarsy mają areny bez klas, których też nie trzeba kupować i tam też jest łatwiej, słuchajcie. I to jest spoko na przykład, dlatego jeśli więcej takich trybów bez klas może wprowadzać, a jeśli klasy, to dodać jakąś darmową, tak to jest jak jest na przykład na main serwerze na kit PvP, słuchajcie. Na przykład podaję taki przykład, że tam na kit PvP jest tak, że na początku losujecie jakąś klasę i później co tam jakąś kolejną rangę możecie wylosować kolejną klasę za free i nie musicie ciągle kupować, tylko macie szansę już zacząć dostać jakąś w miarę fajną klasę i se pograć. Dlatego to jest bardzo fajne. Albo na przykład też dodawać czasami rangi za darmo, słuchajcie, dla wszystkich graczy. No na przykład, nie wiem, możliwość odebrania sobie rangi, załóżmy, złoto na, nie wiem, na tydzień za free. No to byłoby spoko, słuchajcie. Na wielu serwerach jest tak, że na przykład na jedną edycję dają VIP-a wszystkim graczom za free na przykład, prawda? Więc myślę, że takie coś też by pomogło graczom w expieniu, gdybyście takie coś zrobili. Może by warto było pomyśleć, bo póki co to.
Nie wiem, zrobię jeszcze o tym śledztwo, ale wydaje mi się, że bardziej tu chodzi o pieniądze niż o tą sytuację z Mojangiem, ale to jeszcze, słuchajcie, będzie do śledztwa. Także wyczekujcie tego odcinka, bo już mniej więcej wiecie, co planuję zrobić niedługo. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że sobie przemyślicie. Pamiętajcie, żeby pisać komentarze, co o tym sądzicie. Możecie, macie jakieś przykłady albo jakieś opinie, z którą się ze mną nie zgadzacie, możecie pisać. Tylko wiecie, piszcie rozsądnie, bez wyzywania, bo były takie momenty, że ktoś tam pisał, tak wiecie, typowo, żeby kogoś zdenerwować. Piszcie po prostu opinie i tyle, a ja będę naprawdę Wam przypinał serduszka, będę Wam starał się odpowiadać tak, jak to było ostatnio. I będzie naprawdę fajna dyskusja. Nawet ostatnio, pod ostatnim filmem, było bardzo fajnych, dużo dyskusji, co mi się bardzo spodobało, i dlatego mam nadzieję, że będzie takich więcej. No i słuchajcie, ja się z Wami żegnam. To byłoby na tyle i cześć!